Dzisiaj wyjątkowe święto. Mamy 20-lecie funkcjonowania klubu pływackiego MKS Park Wodny Tarnowskie Góry w naszym mieście. Połączyliśmy to wyjątkowe święto z wyjątkowym wydarzeniem. Grand Prix Polski, pływanie na wodach otwartych, to konkurencja olimpijska. Mamy olimpijczyka na Paryż. Zjechała cała czołówka polskiego pływania właśnie tutaj na zalew na Kłochechło. Zjechali się zawodnicy z całej Polski, z takich klubów, które są rzeczywiście znane w pływaniu na wodach otwartych. Między innymi Polonia Warszawa, czy Muszelka, czy Kormoran Olsztyn, to taki bardzo mocny klub. Oczywiście jest grono zawodników z Tarnowskich Gór, którzy również bardzo dobrze pływają na wodach otwartych. Jeśli chodzi o open water, to bardzo lubię pływać przez warunki, jak się to pływa, bo na basenie tak to jest troszkę nudniejsze, gdy się pływa od ściany do ściany. Teraz jakby rozwija się też i pływanie na wodach otwartych, pływanie synchroniczne oraz skoki do wody. No i coraz więcej zawodników jest zrzeszonych w poszczególnych konkurencjach. Codzienne treningi i mocne zasuwanie na nich i co tydzień jeszcze się tutaj zjawiamy właśnie na tym hechle, żeby pływać swoje. Też podobne dystanse pływamy. No i po prostu się przygotowujemy, dajemy sobie wszystko.